Witam w kolejnym wydaniu raportu operacyjnego. A o czym dzisiaj? O złudzeniu wystarczającej informacji, o komunikacji w służbach, o ukraińskich akcjach eksportowych, o Korei i o Bliskim Wschodzie. Dlaczego się dzisiaj otrzeliłem tak w mundurek? O tym już za chwilę. No to lecimy. Zaczynamy od złudzenia wystarczającej informacji. Naukowcy wypuścili raport na temat swojego badania, eksperymentu, w którym podzielono badane osoby na trzy grupy. Jednej z grup podsunięto informacje, które były pozytywne względem pewnej decyzji, drugiej oczywiście negatywne, trzeciej mieszane. I co się okazuje? No, oczywiście, każda z tych grup, większość przynajmniej z uczestników, Wnioski swoje, które wyciągała, były zbieżne z tymi, które tak naprawdę im podsunięto. O no nie chcę powiedzieć, że spreparowano. Co jeszcze ciekawsze? Kiedy każda z grup dostała już komplet tychże informacji, więc były to argumenty na tak, na nie i tak dalej, to nagle się okazało, że i też większość nie jest skłonna do zmiany swojej decyzji. Czy my tego skądś właśnie nie znamy? Czy zaczynamy tym samym rozumieć tak naprawdę. Mówimy o tempie i retoryce Putina, tempie retoryce wschodu, no ale okazuje się, że jeżeli podsuwane jest wiele argumentów w jedną czy w drugą stronę, to naszej psychiki nie oszukamy, wypracowujemy sobie pewne zdanie i mniej lub bardziej świadomie nie jesteśmy skłonni go zmieniać. Jest to tak naprawdę pewien element katalogu działania służb specjalnych działania międzypaństwowego, międzynarodowego, geopolitycznego. Myślę, że nie muszę dalej rozwijać. Drugi interesujący temat, czyli komunikacja w służbach. Głośno się zrobiło wypowiedzi generała Kukuły na Akademii Wojsk Lądowych, gdzie powiedział, że chyba jesteśmy tym pokoleniem, które złapie już za broń w walce o naszą ojczyznę. Nie chcę grillować generała, nie o to mi chodzi. Chcę wskazać tylko, że w pewnym Niekoniecznie zamkniętym gronie Generał wypowiedział się w taki, a nie inny sposób I teraz do czego zmierzam Niedługo później generał Andrzejczak Mówi o tym, że jeżeli Rosja zaatakuje Bałtów To nie w ciągu dnia, nie godziny A w tej samej minucie Zaatakujemy cele co najmniej w okręgu 300 km Od naszych granic Najpewniej no nie tylko polskich, bo pan generał miał na myśli Sankt Petersburg. I teraz, czy powinniśmy szybko wyciągać wnioski? No, patrz, nasz poprzedni tak naprawdę wątek, który omawialiśmy przed chwilą. Z drugiej strony, należałoby brać odpowiedzialność za to, co i gdzie się mówi, czy to grono jest zamknięte, czy pewne rzeczy wyjdą. Z drugiej strony, widać, kto tak naprawdę był i jaką grupą docelową dla każdego z tych, którzy. Przemawiali. Ukraińskie akcje eksportowe. No, Słyszeliśmy już i o Afryce, słyszeliśmy o głębi Rosji. Ostatnio na mierze i Wiślanej Ukraińcy też swoje sukcesy mieli. I rodzi się pewne takie małe pytanie: Czy skoro rzekomo słaby kraj nie posiada, aby i sił specjalnych, i służb specjalnych, które są w stanie w pewien sposób działać globalnie? Nie mówię, żeby być globalnym graczem, ale działać globalnie. I teraz pytanie: czy tak naprawdę, właśnie przy naszej granicy, nie powstał nie chcę powiedzieć, że potentat, ale państwo, które jest w stanie bardzo wiele na tej arenie międzynarodowej zrobić w cieniu, oczywiście, ale jednak zdecydowanie skutecznie. Może mamy też się od kogo uczyć. Półwysep koreański, szanowni, bardzo trudny i niełatwy temat. Widać, że bardzo wiele się dzieje i tak naprawdę jest to tylko punkt wyjścia do czegoś zdecydowanie szerszego. Władze północno-koreańskie, również siostrom naszego uzurpatora, no, odgrażają się południowcom. Okazuje się, że niszczone są i szlaki kolejowe, i linie drogowe, mosty itd., itd., cała infrastruktura. Która w jakiś sposób mogła oba narody koreańskie łączyć. Pytanie, czy one w ogóle tak naprawdę, nawet jeśli by była dobra chęć, dobra wola, byłyby w stanie się połączyć, to jest tak naprawdę temat na osobną dyskusję, być może nawet i godzinną. Ale co to wszystko tak naprawdę oznacza? Zobaczmy, że. Żołnierze z północy pojawiają się nie tylko w Rosji, ale i w ukraińskiej ziemi. Ktoś może powiedzieć, owszem, ale tylko szkoleniowcy. No, za chwilę może się okazać, że niekoniecznie będą te informacje już w pełni potwierdzone. Czy tak naprawdę Korea Północna mogłaby coś takiego robić bez cichego przyzwolenia, a nawet inspiracji ze strony chińskiej? Osobiście śmiem wątpić. Na dokładkę, całkiem przypadkiem, Chiny okrążają sobie, zamykają tak naprawdę Tajwan, rzekomo prowadząc ćwiczenia, a tak naprawdę pewną prowokację. Władze Tajwanu, oczywiście, mówią cały czas, że pojednanie to nie jest ich sukces, nie jest ich cel. Oni żyją w demokracji i w trochę innych zasadach, co się bardzo mocno chińskiej stronie nie spodobało. No, i oczywiście gra idzie o coś większego. Koreańczycy być może im się wydaje, że będą budować swój wielki potencjał, strasząc i atomem, i wyruszając na front ukraiński. Na ile prawdziwych informacji posiadają, tak naprawdę do końca nie wiemy, ale tak naprawdę to wszystko sprzyja oczywiście Chińczykom. Chiny doskonale wiedzą, że Amerykanie będą musieli pogodzić swoje potrzeby, czy to właśnie w rejonie Tajwanu, ale nie tylko bo to jest zdecydowanie szerszy region, no i Europy, naszej części Europy. To wszystko sprzyja również Rosji, ale przede wszystkim, tak naprawdę, widać, że Chiny próbują wykorzystać innych swoich większych i mniejszych junior partnerów do tego, aby realizować swoje cele, na razie nazwijmy to polityczne. Tak czy siak, zda sznurki, pociągają Chiny. Na koniec. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, która może się okazać, że jest równie obszerna, tak naprawdę, w swojej objętości, jak i poprzedni temat, w którym wyszliśmy, tak naprawdę, od Korei, a skończyliśmy na Chinach. Izrael, można by powiedzieć, zachowuje się lekko dziwnie. Uznaje ważne osoby z gremium ONZ-u za persona non grata, wjeżdża na teren bazy ONZ-owskiej, a nawet oszczerywuje. Infrastrukturę, ranni są żołnierze, na szczęście nikt nie ginie. Co ciekawe, żąda wycofania misji UNIFIL de facto z nie swojej ziemi, bo ta misja tak naprawdę nie jest sprawowana na ziemiach izraelskich. Co też niektórych, u niektórych może budzić pewne argumenty na swój sposób słuszne, bo przecież pamiętajmy po co ta misja prawie 50 lat temu powstała. No, oczywiście, otwarta jest dyskusja. Nad jej skutecznością, z drugiej strony, być może dzięki temu, że ta misja tam jest, tak naprawdę wiele rzeczy nie stało się zdecydowanie wcześniej. Zachowanie Izraela może wydawać się dziwne, ale za chwilę to rozwiniemy. Zwróćmy też uwagę, że Izrael zaczyna opowiadać, że no bazy tak naprawdę Unifilu znajdują się. Tutaj dość specyficzne sformułowanie się pojawia. Uwaga, w bastionie Hezbollahu. No, oczywiście, zaraz potem pojawiają się argumenty, że być może siły ONZ-u, personel, tak, bo tak się ładnie to mówi, miałby stać się żywymi tarczami dla Hezbollahu. Czy tak by się stało? No, umówmy się, to nie jest tylko personel cywilny, ale nie o tym tak naprawdę tutaj w naszych rozważaniach iść powiedzieliśmy, bo pojawiły się opinie pewnego stratega, że tak naprawdę Izraelowi chodzi o nie tyle zniszczenie, co ograniczenie potencjału. Iranu W pewien sposób, jak niektórzy komentatorzy potwierdzają, o czym mówiłem, zdaje się i ostatnio, siły typowo militarne He Hamasu przepraszam, zostały mocno, mocno ograniczone. Teraz walka z Hezbollahem, oczywiście można rozumieć potrzeby Izraela, aby ten Hezbollah nie był dla nich zagrożeniem, być może nawet i momentami egzystencjalnym, zwłaszcza przy wsparciu irańskim. I chwiejnych relacjach z najróżniejszymi sąsiadami, tymi bliższymi, tymi, którymi, z którymi niekoniecznie, fizycznie graniczy, ale pojawia się ciekawa zagwastka. Bo czy tak naprawdę przynajmniej dla nas, jako zachodu, świat bez Hamasu, Hezbollahu i niedobrego Iranu nie mówię, że nie miał, ma przestać istnieć, tylko te wszystkie tendencje, możliwości i potencjał zostałby także ograniczony, to czy nie jest na naszą rękę? No i mamy pewien paradoks, paradoks, który pojawia się w służbach, zarówno tych mundurowych, a zwłaszcza tych specjalnych, gdzie tak naprawdę działania, które nie wydają się do końca zgodne z prawem, czasem nietyczne, niemoralne, by nie pójść dalej w tą stronę, a ostatecznie te wszystkie działania okazują się dla nas pozytywne. Ciężko to wszystko objąć, ciężko to wszystko wytłumaczyć, i jedyna sugestia. Ochłodne wnioski i przemyślenie całości, tak naprawdę, zagadnienia. No i na koniec rozwiązanie wcale nietrudnej tej zagadki, żeby była jasność. Chłopaki, trzymajcie się, jestem z Wami. Wracajcie cali i zdrowi. Do zobaczenia w następnym wydaniu raportu operacyjnego. Liczymy tradycyjnie na komentarze, interakcje, przesyłane wiadomości. I życzymy dużo spokoju. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.